osiemnastolatków, Huberta Kocha i właśnie Ilię Borodina. Patrząc na skład tego finału, wydaje się, że będziemy mieli rzeczywiście powtórkę z tego wyścigu, który oglądaliśmy poprzednio. Dwóch Rosjan będzie rywalizowało ze sobą, ale poczekajmy. Włoch Racetti. Włosi mają bardzo duże tradycje, jeśli chodzi o mocne pływanie na 400 zmiennym. Poza tym w tej konkurencji, gdzie są eliminacje rano, finał, mocniejsi czasami troszkę się oszczędzając, płynąc w ostatniej serii, zdają sobie sprawę, jaki minimalny wynik muszą osiągnąć, więc nie zawsze to rozstawienie ma coś, musi być ścisłe i nie zawsze ci zawodnicy z torów 4, 5, 6 muszą wygrywać, chociaż sądzę, że Borodin jest tutaj szalenie zmotywowany, że Stupin, Racetti na pewno nie złoży broni. Teraz jego styl, styl motylkowy. Stefanie, ty trenujesz zawodnika, na razie bardzo młodego, który właśnie na 400 metrów w stylu zmiennym pływa. Znasz doskonale specyfikę tego dystansu. No tak. Ważna informacja jest taka, że zawodnicy nie mogą pływać, nie mogą oszczędzać się na najgorszy styl. Zawsze któryś styl, można powiedzieć, że jest trochę najgorszy. Tutaj oczywiście trzeba mieć dobre wszystkie cztery style, natomiast no nie można oszczędzać się na ten słabszy. Najmocniej pływa się swoimi najlepszymi stylami, które mają być naszym atutem, a nie wtedy się oszczędzać. No tutaj było widać, że Włoch wykorzystuje to właśnie, pływając stylem motylkowym bardzo mocno, ale teraz styl grzbietowy, który jest na pewno atutem Borodina. Bardzo dobrze trzyma się Węgier, który najpierw zaczął bardzo mocno 50-kę motylem, a potem tak jakby troszeczkę się zreflektował i odpuścił. Natomiast tutaj stylem grzbietowym Węgier płynie bardzo dobrze. No mamy trochę inny wyścig niż ten poprzedni. Widzimy, że no, nie jest to wewnętrzna sprawa Rosjan. No, węgierskie 400 metrów, 200 metrów w stylu zmiennym dzięki Laszlo Czechowi, dzięki innym wielkim pływakom jeszcze w latach 80. To jest ich specjalność, z kolei łączenie 200 metrów motylkiem z 400 zmiennym też częste u Michaela Phelpsa, u Laszlo Czecha. To dwa bardzo trudne dystanse. Borodin, teraz Żabka, ale blisko jest Włoch. Blisko Włoch i bardzo dobrze na tym torze szóstym Hubert Kosz. I teraz ta Żabka, która często bywa decydująca. 250 metrów, jeszcze dwie długości Żabką. Borodin ma przewagę 39 setnych nad Racettim. Z kolei Kosz, Węgier Kosz, strata sekundy i 33 setnych. To cały czas jest niewielka strata. No teraz drugie 50 metrów. Zawsze ciężko jest po stylu grzbietowym przejść od razu na pełne tempo w stylu klasycznym. Witamy widzów TVP Sport. Jesteśmy w trakcie transmisji ostatniego dnia Mistrzostw Europy w pływaniu na 25-metrowym basenie w Kazaniu. Obserwujemy finał na 400 metrów w stylu zmiennym. Na czwartym torze Ilia Borodin. To już są finiszowe metry. Nad nim płynie Włoch Alberto Racetti po srebrny medal najwyraźniej i walka o brązowy medal. Zaraz powiemy, co już się odbyło. Jeszcze mamy nawrót. Jeszcze dwie długości basenu. Borodin, Racetti. Strata Włocha, sekunda 24 setne. Na trzeciej pozycji Węgier Kosz, młodziutki 18-latek, podobnie zresztą jak Borodin, rekordzista Europy i juniorów. I teraz ostatnia długość basenu, ostatnie 25 metrów kraulem i no, nic już nie odbierze złota Borodinowi. Racetti jakby odrobinę się zbliżył, ale ma srebro. 3:58.83, rekord świata juniorów. Srebro dla Racettiego i brąz dla również juniora Huberta Kosza z Węgier.
No, bardzo ciekawy wyścig, interesujący. Tutaj zanosiło się na to, że będziemy oglądali wewnętrzną rywalizację Rosjan. Tymczasem no, Borodina przycisnął Włoch, a także ten Węgier, który trzymał się do stylu klasycznego bardzo blisko i z szansami na złoty medal. Tymczasem Maxim Stupin, który miał drugi czas w eliminacjach, musi obyć się smakiem, nie zdobył medalu, zajął 4. miejsce. 10. złoto dla Rosji. Rosja, gospodarze prowadzą w klasyfikacji medalowej, na drugim miejscu Holandia. Co do liczby medali polskich, my prowadzimy transmisję, prowadziliśmy na naszej stronie internetowej.